Lamy z Panamy mówią witamy, 8 października, kurier 191, także powoli zbliżamy się do magicznej cyfry 200, już bliżej jak dalej, a już też nam jakby po przekroczeniu półrocza tych kurierów w ogóle ubywa. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo, bardzo króciutko, nie to żeby mi się nie chciało szukać dat, czy żeby nie miał czasu nagrywać dłuższego kuriera, zwyczajnie po prostu w dniu 8 października działo się tak niezbyt wiele rzeczy na świecie, a przynajmniej niezbyt wiele takich, o których chciałbym wspominać. A 8 października 1777 roku podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych doszło do zwycięstwa, zwycięstwem zakończyła się bitwa pod Saratogą. Jedna z przełomowych bitew w dziejach świata, triumf kolonistów nad regularną armią brytyjską. Zwycięstwo Amerykanów przekonało Francję do zajęcia strony w konflikcie i wsparcia walczących o niepodległość Amerykanów. Wspomnieć wypada, że spory wkład w sukces Amerykanów wniósł nasz Tadeusz Kościuszko. On tam zajmował się budową fortyfikacji, no i okazało się, że jako taki inżynier militarny no odwalił niesamowicie dobrą robotę. 8 października 1910 roku zmarła Maria Konopnicka. Polska poetka, nowelistka, krytyk literacki, publicystka, tłumaczka, urodzona w 1842 roku. No co o Marii Konopnickiej? Bardzo zasłużona patriotycznie osoba o bardzo ciekawym życiorysie. Ona zmarła na zapalenie płuc, została pochowana 11 listopada 1910 roku na cmentarzu Uczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian. Pogrzeb zorganizowała Maria Dulbienka, chyba tak, nie pamiętam dokładnie jak się to nazwisko wymawia. On przerodził się w wielką manifestację patriotyczną, w której wzięło udział blisko 50 tysięcy osób. Z powodu zakazu wydanego przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego ceremonia pogrzebowa odbyła się bez udziału duchowieństwa i bez planowanej mowy biskupa Władysława Bendurskiego. Po piersie nagrobne wykonała Luna Dereksterówna, na cokole wyryto fragment wiersza Marii Konopnickiej. Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. Zniszczone podczas II wojny światowej popiersie Konopnickiej zostało odtworzone w okresie powojennym przez ukraińskiego rzeźbiarza Wołodymira Skołozdrę. Także no bardzo, bardzo bogaty życiorys. No, wiele książeczek wydanych, mnóstwo wierszy, mnóstwo zbiorów wierszy, płodna autorka. No ja najbardziej lubię oczywiście jej twórczość dla dzieci, to były jakieś tam śpiewniczki dla dzieci o Janku Wędrowniczku, o krasnoludkach i sierotce Marysi, moja ulubiona książka Na jagody, które sobie czasami gdzieś tam w chwilach kiedyś mi się nudzi, gdzieś w myślach deklamuje. Szkolne przygody Pimpusia Sadełko, co słonko widziało, no i nasza szkapa, no i dym, no naprawdę wiele wyszło spod pióra pani Marii. Super autorka, o tak jak wspomniałem, burzliwym życiorysie. Sięgnijcie sobie, poczytajcie, bo warto wiedzieć, co ona tam przeżywała i jak przeżywała. A my przechodzimy już teraz płynnie do roku 1976, w którym to 8 października oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice. To była tak zwana, jest tak zwana po dziś dzień Gierkówka. No i ostatnim newsem dzisiejszego dnia będzie 8 października 2009 roku, kiedy amerykański kongres nadał pośmiertnie generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu jako 7. osobie w historii tytuł honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych. Taka rzecz spotkała Kazimierza Pułaskiego. Pamiętacie, po jego śmierci Waszyngton wyznaczył armii hasło w danym dniu, to było hasło Pułaski, odzew Polska. Także oni sobie bardzo wysoko naszego generała
generała cenili. A ja wam dzisiaj dziękuję serdecznie i gorąco za uwagę. Życzę wszystkiego co dobre, przede wszystkim zdrówka jak najwięcej. Uśmiechajcie się często, no i niech moc będzie z wami. Hej, hej, pa, pa. Częstochowa, 11 października 1976 roku. Na estakadę przy skrzyżowaniu ulic PPR i ZWM przybywają przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych. Wokół estakady licznie zgromadzeni mieszkańcy Częstochowy. Następuje serdeczne powitanie z członkami Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego towarzyszem Edwardem Gierkiem, prezesem Rady Ministrów towarzyszem Piotrem Jaroszewiczem i ministrem obrony narodowej generałem armii towarzyszem Wojciechem Jaruzelskim. Obecni są gospodarze województwa z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie Józefem Gryglem. Zbliża się uroczysta chwila. Zgodnie ze złożonymi zobowiązaniami cywilni i wojskowi budowniczowie trasy oddają do użytku w przededniu święta Wojska Polskiego i w 33. rocznicę bitwy pod Lenino. Dochodzi godzina 16. Fanfarzyści grają sygnał Wojska Polskiego. Budowaliście tą trasę, towarzyszu? Wyście też budowaliście tę trasę. Chodźcie, przeczytajcie. Nasz wyście tutaj są bohaterami. Żołnierze budujący autostradę pamiętają ten deszczowy, październikowy dzień, w którym na najtrudniejszych odcinkach budowy wizytował ich pracę pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Edward Gierek. Wtedy przed rokiem, w tych miejscach, budowana droga była jeszcze nieprzejezdna. Wśród wykopów i błota rysowały się dopiero obiekty inżynieryjne i formowana była sama korona drogi. Mimo trudnych warunków i niesprzyjającej pory roku, roboty posuwały się w znacznym tempie. Serdecznie wam dziękuję i gratuluję wam tego wysiłku i tych osiągnięć, które tutaj macie. Oglądamy z towarzyszem ministrem waszą pracę i jesteśmy dumni z tego, że tak właśnie Wojsko Polskie pracuje, że takie mamy wojsko. Uchwała ojczyzny, towarzysz pierwszy. No, dziękuję wam serdecznie. Sądzę więc, że otwierając tę właśnie trasę, rozpoczynamy w życiu naszego kraju początek wielkiej pracy nad unowocześnianiem struktury dróg, nad zbliżaniem poszczególnych regionów naszego kraju, nad tworzeniem warunków, by bliżej były poszczególne miasta i poszczególne dzielnice swej stolicy, by bliżej były siebie.